Jaja z mocą poleca przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Ekowit Rzeszów. Sponsorem transmisji jest firma Robelit, dostawca materiałów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Ze szkłem Robelit bezpiecznie. Na program zapraszają hurtownie elektryczne Kopel. Witamy Państwa serdecznie w Lesznie na półfinale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Czterech Polaków w tej imprezie z wielkimi szansami na to, aby awansować do wielkiego finału, który odbędzie się we Włoszech, we włoskim Terezano. Poking, drugi półfinał tutaj w Lesznie. Pierwszy, no i jak mówiłem, czterech Polaków, wszystko okej było, tak przynajmniej stwierdzili tutaj, kiedy rozmawialiśmy z nimi przed tymi zawodami, po treningu, zadowoleni. Cała czwórka mówi, że jest dobrze, że ten tor powinien sprzyjać walce, silniki są także okej, no ale jak będzie, to zweryfikuje dzisiaj dopiero ten turniej. Przypomnę, 8 zawodników plus jeden rezerwowy awansuje z tego półfinału tutaj w Lesznie. 7 zawodników i rezerwowy z Poking w Niemczech, gdzie mamy drugi półfinał i tam i to będzie 15 plus jeden zawodnik z dziką kartą na ten finał. Terezano, przypomnę, finał jest we wrześniu i być może także będziemy tam gościli. Mam nadzieję, że będziemy także w Państwa domach, na Państwa ekranach przeprowadzać retransmisję z tego finału. Chris Boczkowski był w Częstochowie w czwartek, teraz w Lesznie, tutaj półfinał Mistrzostw Świata Juniorów. Krzysztof, jest Was czwórka, to będzie ciężko, bo im więcej Was, tym chyba gorzej. Powiedz mi, jakbyś ocenił tor i Twoją dyspozycję sprzętową po wczorajszym treningu. To na pewno będzie trudniej, jest czterech Polaków, no widać, że Polacy są bardzo dobrze sposowani ze sprzętem i myślę, że będą się na pewno liczyć w stawce i są bardzo, no na pewno cała stawka jest bardzo wyrównana, a mój sprzęt no, spisuje się no, chyba dobrze, no wczoraj na treningu było bardzo dobrze. Dobrze to wszystko czułem i jestem pozytywnie nastawiony na dzisiaj na zawody. Powiedz mi, Chris, czy jakieś specjalne przygotowania sprzętowe do tych zawodów poczyniłeś? Czy to są te silniki, które jadą w lidze i dzisiaj także będą jechały w Lesznie? Nie, to są te silniki, które jadę w lidze. One się dobrze spisują praktycznie wszędzie i mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Jak mówiłem, na treningu było dobrze i myślę, że ja potwierdzę swoją dobrą dyspozycję dzisiaj. Najważniejsze to znaleźć się w finale. Powiedz mi, która pozycja ewentualnie dałaby Ci sukces? No wiadomo, że ta pierwsza ósemka to będzie to, co gwarantuje awans, ale która pozycja Ciebie by zadowoliła pod kątem sportowym? Znaczy na pewno miejsce na podium, ale wiadomo, że to jest najważniejsza pierwsza ósemka i nie liczy się, kto będzie pierwszy, kto będzie ósmy. Ważne jest awansować, a w finale trzeba dopiero wygrywać. Tam się już nie liczy pierwsza ósemka. No myślę, że jak będę w tej pierwszej ósemce, będę na pewno bardzo zadowolony. Paweł Chlip razem z trójką swoich kolegów dzisiaj w Lesznie będzie walczył o Terezano, finał Mistrzostw Świata Juniorów. Chlipek, powiedz mi, ten tor po treningu jest dla Ciebie optymalny? Pojedziesz dzisiaj dobrze? Jak go oceniasz? No zobaczymy, czy pojadę dobrze. No, przed nami jeszcze ten jest półfinał. No, tor jak w Lesznie jest długi, szeroki i w lewo, także no, będę starał się jechać jak najlepiej, żeby awansować. Zobaczymy. Długi, szeroki, to powiedziałeś, powiedz mi, jaka jest recepta na tor w Lesznie? Czy jest jakiś sposób na to, aby tutaj trzaskać komplety? Wie to Chris Kasprzak, ale on już nie jest niestety dla nas juniorem. Walka jest dla Was. Powiedz mi, bo jeździłeś na tym torze wielokrotnie, czy jest sposób na to, aby tutaj bez problemu wygrywać? Ten tor jest łatwy technicznie, to w opinii większości. Natomiast przeciwników macie we własnych osobach, w osobach Polaków, ale także będą groźni, zwłaszcza Anglicy, będzie groźny Karpow. No mogę powiedzieć tak, recepty na ten tor nie mam, bo gdybym miał receptę na ten tor, to bym w lidze czy w jakimś innym turnieju jechał dobrze. No ja po prostu staram się jechać na tym, co jest, na tym torze, co jest. No jest tutaj, poza mną cała piętnastka jest silna, także
nie ma łatwych biegów, nie ma łatwego turnieju, trzeba po prostu wygrywać biegi, patrzeć na start polu, żeby wszystko było grało, żeby sprzęt był szybki. No i rozpychać się, jak będzie trzeba. Powiedziałeś mojemu kompanowi Tomkowi Lorkowi kiedyś, że uczy się Ekstraligi. To nauka chyba idzie bardzo dobrze, bo wyniki w lidze coraz lepsze. Powiedz mi, Tibek, prognozy na czwartek jakie są? Znaczy, no, mogę powiedzieć tak, no uczę się, człowiek cały życie się uczy, ja się też uczę Ekstraligi. No, prognoza na czwartek, nie wiem, no na pewno będziemy walczyć o wygraną i nie mówię już o punkcie bonusowym, bo też jest ważny. Zobaczymy, no pożyjemy do czwartku i zobaczymy, co będzie w czwartek. Na razie przede mną półfinał, także skupiam się na półfinale. Dzięki, Paweł. Dzięki serdecznie. Tomczyk dzisiaj będzie walczył o awans do finału Mistrzostw Świata we włoskim Terrazano. Powiedz mi po tym treningu wczorajszym, ten tor jest dla ciebie dobry, czy miałeś pewne problemy z dopasowaniem swoich silników? No, miał są trochę problemy z dopasowaniem silniku, protože tor był nadoczekawanie twardy. A ja jsem pasoval silniky na měkký tor, což mě trošku překvapilo, ale doufejme, že to spasování ze včerejška bude pracovat bardzo dobře dneska. Ośmiu awansuje do finału. Powiedz mi, który z zawodników, czy Polacy, czy Anglicy, stanowią dla ciebie największe zagrożenie, jak chodzi o awans? Kto tutaj może wygrać te zawody? Oczywiście ty będziesz jednym z faworytów. Ja si myslím, że to semifinale w Leśnie jest bardzo ciężkie, a hodně dobrych żużlowców jest tutaj. A myslím, że wszystkich 16 żużlowców ma szansę na awans do finału. Zależy na szczęściu, a na dnu. Dziękuję. Dziękuję pięknie. I przed nami bieg pierwszy. Zaczynamy te zawody. Kacz czerwony, Fredrik Lindgren, Szwecja, pole numer 1. Pole numer 2, Krzysztof Buczkowski, Polska. Kask niebieski, pole numer 3, James Wright, Wielka Brytania. Kask biały, Daniel King, Wielka Brytania. Kask żółty, czwarte pole. A więc już na dzień dobry. W biegu otwarcia reprezentant Polski Krzysztof Buczkowski, przypomnę, na co dzień Budlex Polonia Bydgoszcz, na polu numer 2 Lindgren w czerwonym z pierwszego, Buczkowski w niebieskim z drugiego, z trzeciego w białym James Wright i z czwartego w kasku żółtym Daniel King, także Wielka Brytania, więc dwójka Brytyjczyków obok siebie na polu numer 3 i polu numer 4. Zobaczymy, jak poradzą sobie Anglicy tutaj, jak poradzi sobie Lindgren, który na pewno jest jednym z faworytów, jak poradzi sobie w końcu Bulczek Buczkowski. Jest Christian Klecha w jego boksie, pomaga, wspiera mentalnie i na pewno to jest wielka pomoc dla Krzysztofa Buczkowskiego. Taśma w górze, jak pojedzie Buczkowski, uciek Lindgren, Buczkowski wchodzi pod krawężnik, ale jak na razie to jest tylko trzecia pozycja, a prowadzi, proszę zobaczyć, w kasku rzęteł Daniel King. King jest pierwszy, drugi Lindgren, trzeci Buczkowski, czwarty w kasku białym James Wright, jak na razie nie układa to się dla nas, Polaków, oczywiście dobrze. Ale to jest pierwszy bieg, tutaj nie rozdzierajmy jeszcze czas. Myślę, że Buczek w następnym wyścigu, jeżeli oczywiście dowiedzie tylko jeden punkt do mety w tym biegu, pojedzie lepiej. Ale popatrzmy, jak jedzie tutaj Szwed. Lindgren teraz szerzej atakuje. Prowadzącego Daniela Kinga. Nie dał jednak rady, próbował zmieścić się na outside, ale tam nie ma jeszcze tej przyczepnej ścieżki, nie ma jeszcze odjechanego żużla za szeroko. Lindgren nie dał rady. A więc pierwsze miejsce i trzy punkty dla Daniela Kinga, chociaż ta akcja Lindgrena mogła się podobać z wysoko podniesioną nogą. Za trzy Daniel King, dwa punkty zdobywa Fredrik Lindgren, jeden punkt dla Chrisa Buczkowskiego, James Wright na zero w tym pierwszym wyścigu. No i mamy już pierwsze rozstrzygnięcia tutaj na torze w Lesznie za nami. Za chwilkę bieg drugi, w tym znowu Polak Paweł Chlip.
Kibice w Lesznie mówią tak, że bez naszego Józefa nie byłoby żużla w tym mieście. Panie Józefie, ogromna Pana zasługa w tym wszystkim, co się dzieje w Lesznie ostatnio. Jest przebudowa stadionu, jest w końcu impreza, od tego zaczniemy naszą rozmowę, półfinał Mistrzostw Świata Juniorów. To jest taka krótka przymiarka przed planowanym Grand Prix? Tak sądzę, ale nie jest prawdą pierwsza część Pana pytania, że to tylko jakiś Józef to robi, bo jest to zespół ludzi i to chyba temu trzeba zawdzięczać, że coś tu się zmienia, a nie tylko jedna osoba, bo dzisiaj jednostka nic nie znaczy. Ale faktycznie jest to taka przymiarka przed Grand Prix. Mam nadzieję, że uda nam się to zorganizować. Jak nie na drugi rok, to może za dwa lata. Polscy zawodnicy powiedzieli mi przed tymi zawodami, że mieli doskonałe warunki tutaj w Lesznie stworzone do trenowania, do tego, aby dopasować ten sprzęt. Faktycznie organizacyjnie wszystko wygląda dobrze. Czwórka, jest wielka szansa na finał w Terezano, ale czasami jest tak, że ilość nie przechodzi w jakość. Czy jest duża szansa na to, abyśmy tą czwórkę z Leszną ujrzeli we Włoszech? Ja w to bardzo wierzę i rozmawiałem z każdym z chłopaków i wiedzą, co mają robić w razie W, ale ja wierzę, że po wczorajszym treningu, że ta czwórka na pewno do Włoch pojedzie. Panie Józefie, rozpoczęliśmy remont stadionu, to widzimy. Leszno zmienia ten stadion na dużo lepszy, piękniejszy. Widziałem projekt osobiście tego stadionu. Niech mi Pan powie, kiedy jest planowane zakończenie, oddanie już tego nowego obiektu, kiedy jest planowane zakończenie prac i czy w tym roku co jeszcze będzie wykonane? No w tym roku, tak jak Pan widzi, nad parkingiem robimy siedzenia. Ma być to skończone do końca lipca. Ja wierzę w to, bo pogoda, jeżeli się będzie utrzymywać, to się uda. Następną rzeczą na drugi rok to jest na wyjście pierwszego łuku, to tam chcemy też zrobić dalej, iść siedzeniami. I mam zapewnienie, że do końca września zostanie cały obieg ogrodzony. Ten tor w Lesznie mówiono o nim i mówi się tak, że to jest leszczyńskie lotnisko, że jest bardzo łatwy technicznie. Czy planujecie wobec tego, że ten stadion będzie przebudowywany, także zmianę nawierzchni, zmianę geometrii tego toru? Nie przewidujemy. Poza tym my mamy w Lesznie lotnisko, ale nie tutaj na stadionie, tylko parę kilometrów dalej. Bardzo piękne zresztą. Tak, w kierunku wyjazdu na Wschowę Głogów. Ale wracając do pytania, nie zamierzamy tutaj nic, jeśli chodzi o geometrię toru, przebudowywać, dlatego że idąc i myśląc o Grand Prix, jak Pan wie, na leszczyńskim torze można się bardzo ładnie ścigać i to jest dla nas najważniejsze. Jak ostatnio rozmawiałem we Wrocławiu i z Panem Bellamy i z Ole Olsenem, to wiedzą o tym, że ten tor, który jest, nadaje się do bardzo dobrego ścigania i raczej go przez najbliższe lata nie będziemy przebudowywać. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I przed nami, proszę Państwa, bieg, który będzie nam kończył drugą serię startów na torze tutaj w Lesznie. Na Państwa ekranach przed chwilką zawodnik numer 12, Andrzej Karpow. A pełna obsada wygląda w ten sposób. Z pierwszego w kasku czerwonym Daniel King, Wielka Brytania. Z drugiego w kasku niemieckim Thomas Tange, Niemcy. Pole trzecie, kask biały, Andrzej Karpow, który teraz zmienia motocykl. On na Państwa ekranach i w kasku żółtym Chris Holder, Australia. To jest, myślę, ciekawy wyścig, bo tutaj no każdy już zdobył ważne punkty w pierwszym wyścigu. Daniel King ma na swoim koncie 3 punkty, 2 punkty Thomasa Stange, 1 punkt Karpowa i Chris Holder, 3 oczka także na koncie tego sympatycznego Australijczyka. W najtrudniejszej sytuacji oczywiście Karpow, ale on rozkręca się z wyścigu na wyścig, pokazał to wielokrotnie, pokazał także w półfinale indywidualnych mistrzostw Europy juniorów w Ostrowie. Taśma w górze, kto najszybciej, Karpow dobrze, ale tam wzięty w kleszcze i jest Ukrainiec ostatni, tymczasem wynosi się bardzo szeroko Chris Holder, Australijczyk, już w tej chwili jest pierwszy Daniel King. Wykorzystał to, że rywale odjechali na szeroką i już w tej chwili Ukrainiec jest na trzeciej pozycji, ale widać, że nie ma prędkości motocykla, tego brakuje, zwłaszcza na wyjściu z wirażu. Ten motocykl nie ciągnie, a
ale zbliża się sukcesywnie ta jazda pomału i daje efekty takie, bo szeroko jedzie z kolei Daniel King i Karpow coraz bliżej Kinga. Ten już chyba zorientował się w sytuacji, bo teraz dużo węższe, ale myślę, że będzie miał problemy Karpow z Kingiem, bo tam czuje oddech rywala na swoich plecach i zapewne do końca Anglik będzie jechał udanie. Dobrze, teraz zamknął Karpowo. No i kończy się nam to wszystko dobrze dla Daniela Kinga. 3 punkty Chris Holder, Australia. 2 punkty zdobywa Daniel King, Wielka Brytania. 1 punkt dla Andrzeja Karpowa i bez punktu w tym wyścigu Tomasz Stange. Za nami 2 serie i już mamy, można pokusić się mniej więcej o pierwsze podsumowania, który z zawodników będzie miał szansę dalej, a który już niestety swoje pogrzeba, bo już tacy myślę także są. Jedna z największych osobistości w polskim sporcie żużlowym, pan Marian Spychała, nie mogło go dzisiaj zabraknąć w Lesznie. Panie Marianie, pana ocena tego, jakie mają szanse Polacy na awans, czy cała czwórka ma szansę pojechać do Włoch, bo stawka jest bardzo wyrównana w Lesznie, w Poking, zdaniem ekspertów, ten półfinał jest dużo lżejszy, dużo łatwiejszy. My mamy zawsze takie szczęście, że musimy wybierać się na te najsilniejsze zawody. Ale ja myślę, że to jest dobrym jakimś takim akcentem, dlatego że chłopacy nie lekceważą sobie i wierzę w nich, a Stadion Leszczyński zawsze służył naszym. Ja myślę, że dzisiaj będziemy się też cieszyli z tego. Mieliśmy 3 razy pod rząd mistrza świata juniorów. Czy jest szansa na to, aby 4 raz Polak pod rząd stanął na najwyższym stopniu podium w Terrazano? Ten tor, Polacy mówią tak, że nie sprzyja walce, jest bardzo krótki, techniczny, decyduje głównie start. Ja myślę, że jeżeli Polacy się zmobilizują, to nie będzie żadnego problemu. To jest jedna sprawa, a druga, ja serdecznie zapraszam do pola, gdzie jest podobny tor i mogą sobie pojeździć, mogą sobie potrenować bez żadnego problemu. Już dzisiaj zapraszam. Panie trenerze, w Opolu po tym pierwszym przegranym spotkaniu, po tym zimnym prysznicu, wszystko idzie ku lepszemu. Jednak w zgodnej opinii fachowców nigdy nie było tak wyrównanej drugiej ligi jak w tym roku. Znaczy, muszę panu powiedzieć, że ja akurat miałem zawsze przyjemność pracować w pierwszej lidze i bardzo mało miałem do czynienia z tym, ale jeżeli chodzi o ten rok, to taki drugi ligi jeszcze nie było w Polsce. Taka wyrównana i to zrobiło to, że są ci zawodnicy zagraniczni, to jest jedna sprawa, no i drużyny te, które są w polskim lidze, jadą, te zagraniczne, robią też swoje. Nie mieliśmy okazji rozmawiać, nie miałem okazji pana zapytać. Uwolniono rynek obcokrajowców, uwolniono także rynek juniorów. Czy pana zdaniem to jest tak, że za kilka lat możemy nie mieć dobrych juniorów, że dzięki temu otwarciu zagraniczni juniorzy szkolą się na polskich torach za polskie pieniądze i mogą nam zagrozić w walce o podium Mistrzostw Świata za kilka lat? Proszę pana, ja już to powiedziałem w ubiegłym roku, że jest ten przemysł, ta decyzja jest naprawdę niekorzystna i będzie nas czekało to, co czekało Niemców. Proszę zwrócić uwagę, kiedy Niemcy mieli ostatni raz juniorów w finale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku, ale od 5 lat zrobili tak, że nie dopuszczali młodzieży obcych krajów. I dlatego się dochowali swojej własnej młodzieży. A jeżeli myśmy teraz tak otwarli granice, boję się, że za 4 lata będziemy na takim samym poziomie, jak oni byli kiedyś. Przed nami bieg numer 11. Tomasz Stange, Niemcy, kask czerwony, pole pierwsze. Pole drugie, kask niebieski, Karol Zombik, Polska. Pole trzecie, kask biały, James Wright, Wielka Brytania. I pole numer 4, Paweł Miesiąc, Polska, kask żółty. A więc dwójka Polaków w tym wyścigu. W lepszej sytuacji Karol Zombik ma na swoim koncie 5 punktów. Paweł Miesiąc tylko 3 oczka, ale ta pozycja nie jest zła wyjściowa, bo 3 oczka po 2 wyścigach, gdyby tutaj zdobył jakiekolwiek punkty, no byłaby szansa w późniejszych wyścigach jeszcze pojechać na tyle ok, aby dostać się do finału. Ale poczekajmy na rozstrzygnięcia. Przypomnę, na polu pierwszym Tomasz Stange, 2 punkty jak na razie, na polu drugim Karol Zombik 5, na polu numer 3 James Wright 0 i na polu czwartym Paweł Miesiąc 3 punkty. Taśma w górze jak Polacy,
Jak na razie nie wygląda to, proszę Państwa, źle, chociaż teraz miesiąc będzie na pozycji trzeciej. Zombik jest pierwszy, Stange drugi, trzeci miesiąc, czwarty James Wright, ale teraz nie wykorzystał tego błędu Niemiec jadący w tym biegu w kasku czerwonym. Thomas Stange, przypomnę, Stange ma dwa punkty po dwóch wyścigach i tutaj jeżeli Paweł Miesiąc nie da rady, to Miesiąc to będzie kolejną dwójkę. No, musi Miesiąc tutaj pojechać na maksimum. Bardzo blisko krawężnika Miesiąc, mocno odkręcił gaz, ale nie dał rady Niemcowi. Jeszcze nie teraz, Karol Zombik z przodu. Thomas Stange w dalszym ciągu, drugi, trzeci Paweł Miesiąc, zobaczymy po tym ataku. Szeroko, teraz bardzo wąsko Paweł Miesiąc, czy da radę? Tak jest, znakomity atak Pawła Miesiąca. Fantastyczna ta akcja tej prostej i Paweł Miesiąc jest na miejscu drugi. A więc mamy takie 5-1 zwycięstwo Polaków, 3 punkty Karola Zombika, 2 punkty w tym biegu Pawła Miesiąca, 1 punkt Thomas Stange i bez punktu w tym wyścigu James Wright, ale on zdążył przyzwyczaić nas do swojej słabej dyspozycji w dzisiejszych zawodach. Dobra akcja Pawła Miesiąca to jest na pewno to, co miało być i co napawa nas optymizmem na kolejne wyścigi. Kibice Wlacznie mówią tak, że to jest najbardziej znany gość po prezydencie Wlacznie. Adam Skórnicki, nie mogę go dzisiaj zabraknąć na tej imprezie Wlacznie. Adam, 4 Polaków jest dzisiaj tutaj. Szanse na finał są, ale czasami jest tak, że ilość nie przechodzi w jakość. Jak ty myślisz, czy są ku temu duże szanse, aby cała czwórka znalazła się w finale w Terrazano? No myślę, że tak. Leszno jest dobrym ośrodkiem i na pewno chłopacy otrzymali tutaj pomoc największą ze strony klubu. Myślę, że Tor będzie im odpowiadał. To już są doświadczeni zawodnicy. W tym roku już pokazali, że potrafią się ścigać i miejmy nadzieję, że w komplecie awansują do finału. Znasz ten Tor znakomicie. Powiedz mi, czy w razie jakich kłopotów, oczywiście odpukać, będą mogli liczyć na Twoją radę, kwestie podpowiedzi, udostrojenia sprzętu do tego toru? No ciężko będzie, wybieram się za chwilę na trybuny, także nie zamierzam tutaj już więcej odwiedzać parkingu, ale mam nadzieję, że nie będą potrzebowali tu pomocy, każdy z chłopaków jest doskonale przygotowany i pozostaje im tylko życzyć szczęścia i awansu do finału. Skóra, powiedz mi, Poznań w tym roku to jest to, co Cię kręci, mówią tak, że jest znakomita atmosfera w klubie, znakomity klimat dla żużla w Poznaniu, czy możesz potwierdzić te wszystkie doniesienia? No ja mogę potwierdzić jedynie to, że w tym roku jeżdżę z uśmiechem na twarzy. Najniższa liga w Polsce, no myślę, że nie najgorsza. Ja naprawdę jestem zadowolony z tego, że tam jeżdżę, idzie się pościgać. Są zawodnicy, którzy rozumieją, o co chodzi w żużlu i myślę, że tego mi było trzeba w tym roku. Ekstraliga jest bardzo ciężka, jeżeli nie ma się porządnego zaplecza i pleców silnych, to czasami jest tak jak jest, co widać po niektórych zawodnikach w Ekstralidze w tym roku. Dzięki, Skóra. Hej. Jaja z mocą poleca przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Ekowid Rzeszów. Na program zapraszają hurtownie elektryczne Kopel. Sponsorem transmisji jest firma Robelit. Dostawca materiałów stworzy sztucznych dla budownictwa. Ze szkłem Robelit bezpiecznie. Amerykanin Dario Kelvin, który dzisiaj nie zachwyca w Lesznie. 0 punktów Amerykanina. Zobaczymy, jaka jest przyczyna tego słabego występu dzisiaj. Dario, only 0 points after 3 races. What happened with you today? I'm not used to the big tracks, California small tracks, but I'm trying. It's just really, really rough out there. I'm going to see what happens the next race. You have a different bike. What about your bike, this bike from Krzysztof Kaczak? My question is, are the bike are good on this track, Leszno? It's a good bike. It's really, really strong. It's different from ours, how we run it. But I'm very thankful for him to let us borrow his bikes. So I'm just going to have to work with what I have and then see what happens. It will be better in next races for you? I'm going to try. Thank you very much. Thank you.
Zapytałem o słabą przyczynę, słabą formę dzisiaj Amerykanina. Mówi, że ten tor jest zbyt długi dla niego, że jest, proszę Państwa, w Ameryce te tory są krótsze, nie może sobie poradzić. Pytałem także o to, że jedzie na innych silnikach, na motocyklach Krzyśka Kasprzaka. Mówi, że są bardzo silne, nie może ich dograć jak na razie tutaj Amerykanin, ale będzie starał się i będzie robił co w swojej mocy, aby ten bike był szybszy, był lepszy na następne wyścigi. Przed nami bieg numer 13, słyszeli Państwo, Amerykanin Dario Galvin, no niezbyt udany występ dzisiaj, ale obiecuję, że będzie lepiej w kolejnych wyścigach, a kolejny wyścig przed nami tutaj w Lesznie. Numer 13 i po kolei. Pole pierwsze, kask czerwony, Lars Hansen, Dania. Pole drugie, kask niebieski, Andrzej Karpow, Ukraina. Pole trzecie, kask biały, to Paweł Miesiąc, Polska. I pole czwarte, kask żółty, Fredrik Lindgren, Szwecja. No, ciężkie zadanie przed Pawłem Miesiącem i zobaczymy, jak wywiązuje się z niego w tym wyścigu. Lindgren, przypomnę, 8 punktów jak na razie. Hansen 2, Karpow 4 i 5 punktów Pawła Miesiąca. Miesiąc, przypomnę, w kasku białym na pole numer 3. Czwórka mniej więcej równo. Lindgren został na starcie. Paweł Miesiąc tam próbuje wynosić się, ale zrobił to znakomicie Szwed, ale wykorzystał całe to zamieszanie. Jadący w kasku niebieskim Karpow. No teraz atak Lindgrena, bardzo ostry, rozepchał się jak mógł, wykorzystał to wszystko Paweł Miesiąc, który obejmuje prowadzenie. Znakomita akcja Miesiąca, powiózł Lindgren Karpowa, który jest ostatni, a Paweł Miesiąc, proszę Państwa, prowadzi. To jest, myślę, znakomita informacja dla Polski. Zamknął szalejącego tam po zewnętrznej Frederika Lindgrena, nie daje rozpędzić się Szwedowi tam po outside'zie i to jest, tak należy tutaj jechać w Lesznie. Problemy na ale ponownie w porę bajka i jest Paweł Miesiąc na pozycji numer 1. Teraz problemy Lindgrena, nie da już chyba jednak Szwed rady, aby poprawić tą swoją pozycję i Paweł Miesiąc przyjęcia. Miesiąc, Lindgren w kasku czerwonym, Hansen, no i Karpow ostatni. Karpow, myślę, będzie miał słuszne pretensje do, proszę Państwa, Lindgrena, który pojechał z nim bardzo ostro. No ale cóż, to jest żużel, tak się jeździ, trzeba do końca trzymać gaz. Bieg numer 14. Pole pierwsze, kask czerwony, Krzysztof Buczkowski, Polska. No bardzo trudna sytuacja Krzysztofa Buczkowskiego. Dwa biegi nadziei tutaj polskich kibiców na to, że no dokona cudów na tym torze, bo w trzech biegach bardzo słabo. Pole numer 2, kask niebieski, to Jason King, Wielka Brytania. Pole numer 3 to Thomas Tange, Niemcy. I pole numer 4 to Lubos Tomiczek, Czechy. Rywali ma, proszę Państwa, Buczkowski bardzo przeciętnych. No ale trzeba po prostu ten bieg wygrać, tu już nie ma się nad czym zastanawiać, nie ma co kalkulować, trzeba wygrać ten wyścig, ale także następny. To dałoby Buczkowskiemu 8 punktów i być może przy odrobinie szczęścia szansę na awans. Taśma w górze, jak pojedzie Buczkowski, dobrze Buczkowski na tym pierwszym wirażu, tam mamy w kasku białym, próbował rozpędzić się Stange, nie dał jednak rady i Buczkowski w tej chwili prowadzi, upada na tor Krzysiek Buczkowski. Przytomność umysłu Jasona Kinga uratowała Krzyśka Buczkowskiego przed kontuzją. No wściekły Buczkowski, ale no cóż, decyzja może być tylko jedna, pali się czerwone światła, więc wykluczony zawodnik w kasku czerwonym jako sprawca jego przerwa.
Przed nami powtórka biegu 14, jakże pechowego dla Krzysztofa Buczkowskiego. Zyskują na tym rywale, szczególnie tutaj myślę o jadący w tym wyścigu w kasku żółtym Tomiczku, który ma 5 punktów, no i musi zacząć zdobywać większe ilości punktów, bo te 5 punktów to jest jak na razie bardzo niewiele. Musi Tomiczek tutaj pojechać dobrze. No zobaczymy, na ile wystarczy umiejętności i sił Czechowi. Jason King w niebieskim, Tomasz Stange w białym i Lubos Tomiczek w żółtym. Tomiczek z czwartego pola, dobrze, ale zabrakło tam dojazdu. Tomiczek między dwójkę rywali nie wykorzystał tego zawahania ich na chwilę. Teraz Tomiczek próbuje przy krawężniku, dobry atak Czeka, wynosi się bardzo szeroko, ale przypadnie Niemiec Tomasz Stange w kasku białym. Drugi jest, proszę Państwa, w kasku żółtym Tomiczek, trzeci Jason King, który po tych dwóch zerach teraz także jedzie nieźle, chociaż ta trzecia pozycja Anglikowi zupełnie nic nie daje, ale ogromne problemy ma na tym leszczyńskim torze Tomiczek. Proszę zobaczyć, zawsze z wyjścia z wirazy podnosi jego motocykl, panowie także w prawe i jest na pozycji drugiej. Stange pierwszy, drugi Tomiczek, trzeci jest Anglik Jason King. I w takiej kolejności wyścig, a więc 3 punkty dla Niemca. Tomasz Stange zdobywa 3 oczka, 2 punkty dla Lubosa Tomiczka i 1 punkt zdobywa Jason King. I te 3 punkty Stange będzie miał 6 punktów po 4 seriach. No będą, proszę Państwa, predestynowały go do tego, żeby włączyć się w walkę o tą czołową ósemkę, bo 6 punktów w przypadku wygranej. Ja w tej chwili patrzę szybciutko, jakich będzie miał rywali Stange. A więc ma Galvina, ma Lindgrena i ma Aldena, a więc rywali, oprócz oczywiście Amerykanina dosyć dobrych, będzie ciężko o punkt Niemcowi, ale jeżeli powalczy, powinno być wszystko ok. Bieg 15, a więc zawody powoli mają się ku końcowi. No zobaczymy, jak pojedzie Dario Galvin, z którym rozmawialiśmy. Ten wywiad Państwo widzieli, obiecał Amerykanin poprawę. No zobaczymy, na ile ta deklaracja tego młodego amerykańskiego zawodnika będzie miało pokrycie w rzeczywistości. Po kolei na polu pierwszym w kasku czerwonym Chris Holder, Australia. Pole drugie, kask niebieski James Wright, Wielka Brytania. Pole trzecie, kask biały Dario Galvin, Stany Zjednoczone. I pole czwarte, kask żółty Ricky Kling, Szwecja. A więc dwójka zawodników, która do tej pory nie zdobyła punktów. James Wright, przypomnę, w tym biegu w kasku niebieskim i Dario Galvin, Ameryka, w tym biegu w kasku białym. No zobaczymy, który z nich będzie miał pierwsze punkty w tym 15 wyścigu. Na zero jak na razie Galvin, na zero James Wright. Popatrzmy, przed nami wyścig numer 15. Dobrze z pierwszego pola Australijczyk, on już prowadzi tam z czwartego, atakuje po zewnętrznej. Ricky Kling ze Szwecji, nie zmieścił się jednak Szwed, teraz atak przy krawężniku i będzie musiał Australijczyk bardzo mocno pracować gazem na wejściu tego wirażu, aby wyprzedzić swojego kolegę ze Szwecji. To się udaje, bo był moment, kiedy Kling wysunął się na wejściu na czoło stawki, ale to był błąd Australijczyka, naprawiony i już w tej chwili Chris Holder jest na miejscu numer 1, drugi w tym biegu w kasku żółtym Ricky Kling, trzeci jest jak na razie James White i czwarty Amerykanin. Teraz się Amerykanin, mało brakowałoby, a zapoznałby się z dmuchaną bandą stadionu imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, ale opanował motocykl i jedzie czwarty. Jeszcze miejsce i
3 punkty dla Australijczyka Chrisa Holdera. 2 punkty zdobywa jadący w tym biegu w kasku żółtym Ricky Kling. 3 miejsce dla Jamesa Wrighta i bez punktu w tym biegu Amerykanin Dario Galvin. I on pozostaje jedynym zawodnikiem, który nie zdobył tutaj na leszczyńskim owalu ani jednego punktu. Zobaczymy, czy w piątym starcie ostatnim dla sympatycznego Jankelsa będzie dane zdobyć chociażby jeden punkt. Przed nami bieg numer 16, który będzie kończył czwartą serię startów tutaj w Lesznie. Na czerwono Karol Zombik, Polska pole numer 1. Na niebiesko Paweł Hrip, Polska pole numer 2. Pole numer 3, kask biały to Daniel King, Wielka Brytania. I pole numer 4 to Sebastian Alden, Szwecja. Bardzo wyrównana stawka rywali. Każdy z nich ma po 8 punktów. A więc i Polacy po 8, i Szwed oraz, proszę Państwa, jadący w tym biegu Anglik. Jeszcze próbny start Karola Zambika, którego Państwo oglądają na swoich ekranach. No, zobaczymy, jak nam się to wszystko poukłada. Czy będą walczyli między sobą Polacy? Myślę, że tak. Myślę, że będzie każdy chciał udowodnić, że jest tutaj po prostu lepszy w Lesznie. Popatrzmy. Ma w górze. Dobrze, Paweł Hrip, zamknięty Karol Zombik z tego pierwszego pola, ale Polacy prowadzą podwójnie, ale proszę zobaczyć, jak fantastycznie jedzie w kasku żółtym Alden. Bardzo szeroko wynosi się Szwed, żeby wykorzystać taką uciepnię. Alden, znakomita akcja tam na wyjściu z tego pierwszego wirażu. Próbował teraz Paweł Hrip wejść pod łokieć Szweda, nie uda na tę akcję i Alden w dalszym ciągu. Jest, proszę Państwa, pierwszy atak na pozycję Pawła Hriba. Jest Karol Zombik, drugi, trzeci Paweł Hrib, czwarty jest w kasku białym Daniel King Anglik. Jestem ciekaw, czy stać będzie. Będziemy mieli wszystko jasne. Alden znakomicie, Zombik tam pod płotem zakopał się. Już chyba nic z tego nie będzie. Teraz atak Karola Zombika na tym ostatnim wirażu. Czy da radę Zombik? Już chyba nie. Alden, Zombik, Flip. I proszę Państwa, Daniel King, emocji mieliśmy tutaj bardzo dużo. Najciekawszy chyba wyścig w dzisiejszym turnieju. A więc 3 punkty dla Sebastiana Aldena, 2 punkty zdobywa Karol Zombik, 1 punkt dla Pawła Hriba, bez punktu w tym wyścigu Daniel King i 4 serie w Lesznie tutaj, proszę Państwa, już za nami. Przed nami bieg numer 17, który będzie rozpoczynał, proszę Państwa, ostatnią, 5. serię startów dzisiaj w Lesznie. I po kolei według kolorów kasków, w kasku czerwonym Fredrik Lindgren, Szwecja, pole A, pole B, kask niebieski to Thomas Stange, Niemcy, pole C, kask biały Sebastian Alden, Szwecja, i pole D, kask żółty Dario Galvin, Stany Zjednoczone. Ma szansę Amerykanin i ostatnio właściwie już w dzisiejszych zawodach na to, aby zdobyć punkty tutaj w Lesznie. Na razie 4-0 komplet, no ale zer niestety. Zupełnie bezbarwny Amerykanin, nie potrafi odnaleźć się na tym torze w Lesznie. Przyznał się w wywiadzie, którego nam udzielili, to Państwo słyszeli, że no po prostu nie idzie, przyzwyczajony do mniejszych, krótszych torów. Widać, że ma problemy nie tylko tutaj z rywalami, ale także przede wszystkim z samym sobą. Alden, jak na razie największa gwiazda dzisiejszej imprezy, prowadzi Szwed i zobaczymy, czy będzie chciał udowodnić to w tym wyścigu. Przypomnę, Szwed w kasku białym na trzecim polu startowym. Jeżeli wygra, zostanie zwycięzcą tego półfinału, ale trzeba ten bieg numer 17 jeszcze wygrać. Popatrzmy na tą 17 odsłonę. Dobrze Alden, ale nieźle także z pierwszego pola Lindgren. Ciekawe, jak to poukładają Szwedzi. Jest z przodu Sebastian Alden, drugi Fredrik Lindgren, trzeci tutaj w krawędzniku Thomas Stange.
Czwarty Amerykanin, Dario Galvin. No, słaba postawa Amerykanina dzisiaj w Lesznie, ale jest naprawdę znakomicie dysponowany, chociaż kto wie, jakby było, gdyby nie był wykluczony Chris Holder, Australijczyk z tej powtórki biegu numer 9. Znakomita postawa, proszę Państwa, Szweda. Jakieś problemy z kasku niebieskim ma Thomas Stange. I a tym samym Amerykanin zdobędzie pierwsze punkty tutaj na tym torze Lesznie. O małe włosy swojego niemieckiego kolega Amerykanin. No zobaczymy, powiecie, ten punkt do mety tak jest. A więc proszę Państwa, wielkie brawa dla Amerykanina, który zdobywa pierwsze punkty w tym turnieju. Sebastian Alden, dla niego proszę Państwa mamy 3 punkty. 2 punkty zdobywa Fredrik Lindgren, 1 punkt dla, proszę Państwa, Dario Galvina, bez punktu w tym wyścigu Thomas Stange, Niemcy, 0, ale widać było na tym trzecim wirażu problemy sprzętowe Niemca i on tego biegu nie kończy, defektuje, ale myślę, że przyzwoity występ, 6 punktów to jest to, na co mógł liczyć tutaj Stange, chociaż przy odrobinie szczęścia mogło być lepiej, pokazał próbkę swoich umiejętności już wielokrotnie tutaj w Lesznie, a na Państwa ekranek właśnie Thomas Stange, defekt w ostatnim 17 wyścigu, a 5 w jego wykonaniu. Osiemnasta odsłona, przed nami ostatni bieg dla, proszę Państwa, dwójki Polaków. Pole pierwsze, kask czerwony, to Karol Zombik, Polska. Pole drugie, kask niebieski, Krzysztof Buczkowski, Polska. Pole trzecie, kask biały, to Lars Hansen, Dania. I pole czwarte, kask żółty, Chris Holder, Australia. Jestem ciekawy, jak pojedzie Holder. Dla mnie to jest wielkie tutaj zaskoczenie im plus, bo Holder pokazywał już wielokrotnie, że nie bez kozery jest nazywany australijskim brylantem, ale szczerze mówiąc zaskoczył mnie bardzo pozytywnie tutaj Australijczyk swoją dojrzałą jazdą. Nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, że pojedzie tak to. A Państwa ekranę Harold Zombik. Jeszcze próba startu, już chyba jest wszystko ok. Próba sprzęgła. I Karol, przypomnę, na polu numer 1. Na polu numer 2 Krzysiek Buczkowski, pole numer 3 kask biały to Lars Hansen i pole numer 4 kask żółty Chris Holder, Australia. Przed nami 18 bieg tego półfinału w Lesznie. Dobrze, Australijczyk, ale Polacy jak na razie szybsi, lepsi. Zombik pierwszy, ale przy krawężniku fantastyczny manewr Duńczyka Hansena. Drugi jest Australijczyk Chris Holder, ale teraz upada. Ogromny pech tego zawodnika i proszę Państwa, upada także jadący w tym biegu w kasku niebieskim Krzysztof Buczkowski. To jest już drugi upadek Chrisa dzisiaj na tym torze w Lesznie. Bardzo nieprzyjemnie upadł Chris Holder. Wykluczony, proszę Państwa, z powtórki biegu 18 jest Chris Holder, a więc ogromnie pechowo dla Australijczyka te zawody. Upadek wyglądał bardzo nieprzyjemnie, uderzył plecami. No, całe szczęście, że ta banda jest zdmuchana, zamortyzowała upadek, ale niestety mamy karetkę na torze, a to nigdy nie zwiastuje, proszę Państwa, dobrych wiadomości, dobrych newsów z toru. Ja mam nadzieję, że będzie wszystko ok i że skończy się dobrze dla Chrisa ten półfinał. Poczekamy z odpowiedzią, czy jest wszystko w porządku z australijskim młodzieżowcem. Dwa wykluczenia Chrisa Holdera, więc 9 punktów będzie miał w ostatecznej klasyfikacji. Jak mówię, oby tylko było z nim wszystko ok, wstało w własnych siłach. Jest, proszę Państwa, dobrze.
Przed nami powtórka biegu 18 bez wykluczonego z tego wyścigu Chrisa Holdera. Zombik w czerwonym z pierwszego, z drugiego w kasku niebieskim Buczkowski i z trzeciego w kasku białym Lars Hansen, ale tylko trójka zawodników będzie jechała w tym powtórzonym biegu 18. Ułatwione zadanie ma Karol Zombik, bo odpadł dobry rywal, ale popatrzmy, czy Polak będzie w stanie to wykorzystać. Zombik najszybciej ze startu, już jest Karol Zombik, pierwszy Buczkowski, drugi Hansen, będzie proszę Państwa trzeci, walka pomiędzy Buczkowskim i Karolem Zombikiem, teraz problemy na tym wirażu i w dalszym ciągu prowadzi Zombik. Zombik pierwszy, Buczkowski drugi, Hansen na pozycji trzeciej, ale zbliża się do Buczkowskiego. Duńczyk musi uważać wszystko, bo Hansen jest bardzo blisko i czyha tylko na najmniejszy bunt Polaka. Teraz ten dystans się zwiększył. Bliżej teraz Buczkowski, Karola Zombika. No szkoda, że nie jeździł tak Buczkowski przez cały turniej. Dwa punkty są, proszę Państwa, bardzo cenne, no ale niestety awansu tutaj Polakowi nie dają do finału w Terzano we Włoszech, a w tym finale pojedzie Karol Zombik. Hansen 1 i to są wyniki, proszę Państwa, biegu 18. A więc 3 punkty dla Karola Zombika, 2 punkty zdobywa Krzysztof Buczkowski, 1 punkt dla Larsa Hansena i bez punktu wykluczony z tego wyścigu Chris Holder. 2 wyścigi jeszcze i będziemy, proszę Państwa, wszystko wiedzieli, będziemy mieli klasyfikację i będziemy mieli listę 8 najlepszych zawodników plus oczywiście jeden rezerwowy. Oczywiście o ile nie będziemy mieli biegów dodatkowych po tych 20 sezonach z rundy zasadniczej. Przed nami bieg numer 19, a pojadą w nim James Wright, pole pierwsze kask czerwony, pole drugi kask niebieski Andrei Karpow, Ukraina, pole trzecie kask biały to Jason King, Wielka Brytania i pole czwarte kask żółty Paweł Chryb, Polska. I także w tej odsłonie rywali ma dosyć słabych, oczywiście patrząc na punktację do tej pory. Ale tutaj oczywiście nikt nie będzie odpuszczał. Każdy pomimo tego, że już stracili, cała trójka straciła szansę na awans, będą jechali tutaj na maksa. Paweł Chryb został na starcie. Polak będzie musiał szukać swojej szansy tam na zewnętrznej, a na pierwszym miejscu już w tej chwili Andrei Karpow, wściekły Ukrainiec. Zły z powodu swoich bezwartych występów. Bo tylko 4 punkty na jego koncie, gdyby wygrał, miałby 7, no i nie wiem, czy to wystarczy, proszę Państwa, tu do tego, aby liczyć się w walce o awans. Jedzie Karpow do końca, nie kalkuluje. Tylko, że obudził się tak późno, bardzo ambitny, ale popełniający jeszcze wiele błędów na trasie. Teraz nie wiem, co zrobił Paweł Chryb, tam na wejściu z tego wirażu, ale będzie próbował odzyskać swoją... Tego ruchu nie daje jednak rady. W dalszym ciągu drugi jest James Wright. Chryb bardzo szeroko. Anglik broni się jednak znakomicie. Może teraz Paweł Chryb tym ostatnim atakiem pokaże Anglikowi, kto jest lepszy. No zobaczymy. Jest Wright. No i kto? No i ciężko powiedzieć z naszego stanowiska komentatorskiego. Na pewno 3 punkty dla Karpowa. Karpowa, ale pozostała kolejność. To już poproszę wieżę sędziowską. Karpowa na pewno, Jason King 0.
jednak James Wright 2 punkty, Paweł Chlip 1, to mamy w tej chwili komunikat sędziego, a więc błąd Pawła Chliba i kończy te zawody z 10 oczkami Paweł Chlip. Bieg, proszę Państwa, numer 20, który będzie kończył nam serię zasadniczą tego turnieju. Bardzo ważny bieg dla, proszę Państwa, Pawła Miesiąca, ma 8 punktów, ale no, trzeba jechać do końca, tutaj nie wolno kalkulować, ma Paweł Chlip rywali. No, nie takich znowu słabych, a tutaj każdy z nich walczy o awans, bo nawet Ricky Kling, który ma 5 punktów, gdyby wygrał, miałby punktów 8 i byśmy zobaczyli, jak by nam się to wszystko poukładało. On także ma szansę na awans, ale po kolei od krawężnika. Pole pierwsze, kask czerwony, Ricky Kling, Szwecja. Pole drugi, kask niebieski, to Paweł Miesiąc, Polska. Pole trzecie, kask biały, Lubos Tomiczek, Czechy. I pole czwarte, kask żółty, Daniel King, Wielka Brytania. Tomiczek, dla niego też to bardzo ważny wyścig, 7 punktów, no jeszcze... 7 punktów Tomiczka, 8 punktów Miesiąca, 8 punktów także Daniela Kinga i 5 punktów Ricky Kling, Szwecja. Popatrzmy, przed nami bieg numer 20. Taśma w górze, kto najszybciej ze startu, jest Paweł Miesiąc, dobrze, jest Polak z przodu, tam problemy na tym wirażu, czy wykorzystają to rywale, obronił się Paweł Miesiąc, ale wchodzi mu pod łokieć w kasku czerwonym teraz, Ricky Kling. Mówiłem o tym, że on ma szansę także, gdyby wygrał, ale tutaj trzeba podjąć walkę bez kompromisu. Proszę zobaczyć, jak fantastycznie pojechał w kasku żółtym Daniel King z Wielkiej Brytanii. Paweł Miesiąc będzie drugi, teraz problem Miesiąca. Tam jest, proszę Państwa, dziura, w którą wpadają także inni zawodnicy. Wybroni się Paweł Miesiąc, ale spada na trzecią pozycję. Miesiąc trzeci, drugi w kasku czerwonym, Ricky Kling pierwszy. I ostatni jak na razie Lubos Tomiczek. Jeżeli Tomiczek będzie ostatni, to te 7 punktów może nie wystarczyć, ale na spokojnie będzie czas, proszę Państwa, za chwileczkę, abyśmy spokojnie policzyli te punkty i powiedzieli, że tą pozycję swoją, ale nie daje rady. A więc mamy 3 punkty dla Daniela Kinga, 2 punkty zdobywa Ricky Kling i 1 punkt dla, proszę Państwa, Pawła Miesiąca, bez punktów w tym wyścigu, Lubos Tomiczek, 20, proszę Państwa, wyścigów za nami, cieszy się tutaj Daniel King, ale ma z czego, dobry występ Anglika tutaj na torze w Leszno. Dodatkowy o te ósme premiowane awanse miejsce w finale we włoskim Terezano. Przypomnę, zwycięzca awansuje bezpośrednio, zawodnik, który przyjedzie drugi, będzie rezerwowym, no a trzeci niestety będzie musiał obejść się smakiem i będzie musiał próbować w latach kolejnych finału Mistrzostw Świata Juniorów. Ale po kolei, kask czerwony, pole pierwsze, Lubos Tomiczek, Czechy, pole drugie, kask niebieski to Andrzej Karpow, Ukraina, i pole trzecie, kask biały to Ricky Kling, Szwecja. Na czerwono Tomiczek, na niebiesko Karpow, na biało Ricky Kling. Przypomnę, zwycięzca awansuje do finału. Drugi zawodnik będzie zawodnikiem rezerwowym. Kto będzie najlepszy w tym wyścigu? Popatrzmy. Taśma w górze. Dobrze Tomiczek, dobrze także Karpow, ale wypchnięte przez Tomiczka. A tymczasem Kling tam rozpędza się po zewnętrznej. Czy da radę? Na razie Tomiczek jedzie znakomicie. Wypycha swojego rywala, ale... Fantastyczna jazda tego zawodnika ze Szwecji i jest w tej chwili Kling pierwszy, drugi Tomiczek, trzeci Karpow, a więc ta wola walki, te wielkie serce do walki jednak nie wystarcza.
i będzie musiał Karpow próbować w latach kolejnych, ale jest, proszę Państwa, młody i będzie miał szansę jeszcze na pewno nie jedną. Tymczasem Klink z przodu, Tomiczek drugi, Karpow do końca będzie jechał o pozycję rezerwowego w tym wielkim finale. Wypróbuje teraz rozpędzić się po zewnętrznej, ściął do krawężnika, bardzo szybki jest Karpow, proszę zobaczyć, teraz cała trójka bardzo blisko siebie, czy da radę Tomiczek? Nie. Tomiczek, Karpow, to jest kolejność w tym, proszę Państwa, wyścigu dodatkowym o ósme miejsce premiowane awansem do, proszę Państwa, finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. W, proszę Państwa, we włoskim Terenzano cieszy się jak dziecko. Ricky Klink, no nie szło Szwedowi od początku. 1-1-1, 2-2. Ciułał te punkty, ale w końcu udało się zwycięstwo na koniec w biegu dodatkowym. No i zobaczymy za chwileczkę przed nami wielki finał i będziemy mieli odpowiedź na temat taki, jaka będzie kolejność na podium dzisiejszych zawodów. I przed nami wielki finał, znamy już obsadę tego wyścigu i proszę Państwa, w tej chwili ją Państwu podaję. W kasku czerwonym z pola numer 1 Daniel King, Wielka Brytania. Pole numer 2, kask niebieski to Karol Zombik, Polska. Pole trzecie, kask biały to reprezentant Szwecji Sebastian Aldel. Zwycięzca, przypomnę, Alden rundy zasadniczej i proszę Państwa, na polu numer 4 w kasku żółtym Fredrik Lindgren, Szwecja, a więc jeden Polak w tym, proszę Państwa, finale, dwóch Szwedów i Brytyjczyk. No i zobaczymy, czy poradzi sobie Karol Zombik. To jest bieg tylko i wyłącznie o prestiż. Oni już wszyscy awansowali, ale zapewne ci młodzi zawodnicy znani są z tego, że nie odpuszczają nigdy i w żadnej sytuacji zapewne będzie chciał Karol Zombik pokazać się tutaj w Lesznie ze znakomitej strony i pokazać, że no, był dzisiaj dobrze dysponowany i będzie chciał zwyciężyć w tym ostatnim wyścigu finałowym. Już cała czwórka jest pod taśmą, jeszcze zwleka z podjechaniem. Alden, przypomnę, Alden wygrał rundę zasadniczą, był najlepszy, ale teraz będzie musiał to udowodnić w tym biegu finałowym. Taśma w górze, kto najszybciej? Zombik, tak jest, Karol Zombik wychodzi na pierwszą pozycję, Alden ostatni, ale nam się porobiło, namieszało w tym wyścigu. Zombik prowadzi, wściekle go atakuje Fredrik Lindgren, tam po szerokiej. Znakomita akcja Brytyjczyka Daniela Kinga, ale wystarcza to tylko i wyłącznie na trzecią pozycję, a proszę zobaczyć, Sebastian Alden, zwycięzca, przypomnę, biegu zasadniczej z 14 punktami, teraz czwarty, teraz akcja Sebastiana Aldena na pozycję Anglika Daniela Kinga i już jest Alden trzeci, ale jeszcze jedno okrążenie, nie da chyba rady wygrać w tym wielkim finale. Zombik pierwszy, Lindgren drugi, Alden trzeci, Daniel King czwarty. Jeszcze mamy jeden łuk i będzie wszystko jasne. Karol Zombik zwycięzcą półfinału Mistrzostw Świata Juniorów w Lesznie. A więc 3 punkty dla, proszę Państwa, Zombika. 2 punkty Fredrik Lindgren. 1 punkt dla, proszę Państwa, Sebastiana Aldena. I bez punktu Daniel King. A więc już wiemy, pierwsze miejsce, proszę Państwa, w Lesznie Karol Zombik. Drugą pozycję zajął Fredrik Lindgren. Na trzeciej pozycji na podium Sebastian Alden. I zabraknie na podium jadącego w tym biegu na czwartej pozycji Anglika Daniela Kinga.
Sebastian Alden dzisiaj trzecie miejsce w Lesznie, najlepsze po rundzie zasadniczej, no ale musiał uznać wyższość rywali w biegu finałowym. In the final race you were on the third position, but you were the best after five races, 30 points. You were absolutely amazing today. Tell me a few sentences about today's competition. I'm not sure why, but I think it was because of my engine going really good, my bikes and everything, so we find a good setup, and yeah, I think it was that way, and I was feeling good today, so that's why. What is your opinion about the track? The track, I mean, I suppose it will be very hard. The start is the key to success today. Do you agree with me? Yeah, a little bit, you know, but I saw before the final day, they took the material down from the outside, you know, and that was my best line, you know, so yeah, but I don't know really. I'm through to the final now, that's what's the main thing, you know. Thank you very much. Thank you. A więc zapytałem Sebastiana, mówię, żeby trzecie miejsce w tym biegu finałowym, proszę Państwa, tutaj po rundzie zasadniczej najlepszy, mówi, że faktycznie musiał uznać wyższość rywali, jest jednak zadowolony z pracy mechaników, z pracy sprzętu, z jego samego. Zapytałem go o tor, był twardy, mówi, faktycznie decydował start, ale jeżeli dostało się na outside, na zewnętrzną, to tam można było pojechać i tyle. Proszę Państwa, największa chyba niespodzianka tutaj dzisiaj w Lesznie, Sebastian Alden, Szwecja. Radosny był po rundzie zasadniczej, bo był drugi, ale w finale udowodnił, że był dzisiaj najlepszy. Karol Zombie, gratulacje, Karol, dla Ciebie. Czy Włochy będą równie szczęśliwe i będziesz równie radosny? Włochy muszą być szczęśliwe, może nie tylko dla mnie. Zawsze jestem koleżeński, dlatego zawsze jestem z kolegami i miejmy nadzieję, że Polacy w trzech staną na podium, ponieważ będziemy bardzo silni, jeśli Adrian Miedziński awansuje z Poking. Wiadomo, jeszcze Mirek Jabłoński, Paweł Chlip, Paweł Miesiąc, także jedziemy naprawdę powalczyć i miejmy nadzieję, że zawody będą dla nas szczęśliwe. Jechaliście wszyscy dobrze, zabrakło Krzyśka Boczkowskiego, od początku problemy, później te dwa upadki, musiało to się skończyć, jak się skończyło. Szkoda trochę, bo Buczek jeździ w lidze dobrze i wydawało się, patrząc na średnią punktową i na to, jak prezentuje się na torze, że będzie okej. Okay. Krzysztof ma znakomity sezon, jak pan już wspomniał, ale zabrakło go na czwartkowym treningu. Jeździliśmy bardzo długo, a sobotni trening oficjalny przed zawodami jest bardzo mało czasu, aby dopasować motocykl, ponieważ zawodnicy wyjeżdżają w dwuminutowych seriach. Dlatego Krzysiek może nie dopasował się tak, jak my zrobiliśmy to w czwartek, ale to nie jego wina, ponieważ jeździł w czwartek w złotym kasku, dlatego wielka szkoda, ale w przyszłym roku też będzie miał szansę. Powiedz mi, czy ten tor Cię w Lesznie dzisiaj zaskoczył, czy był taki, jak spodziewałeś się, czy trzeba było dużo pracy wykonać przy motocyklach, aby dostroić je do nawierzchni? Tor był diametralnie inny niż na zawodach ligowych, ale taki sam jak na czwartkowym treningu, także mieliśmy okazję idealnie dopasować motocykle i to było dzisiaj widać na torze. Dzięki, Karol. Dziękuję bardzo. Zakończyły się już zawody w Lesznie, szkoda tylko, że Krzysztof Buczkowski niestety nie awansował do finału, ale trzech naszych reprezentantów jest w finale i to jest najbardziej pozytywna, najbardziej radosna informacja z Leszna. Wyniki na Państwa ekranach. Pierwsze miejsce Karola Zombika, drugie miejsce Fredrik Lindgren, Szwecja, na trzeciej pozycji Sebastian Alden, także Szwecja, czwarty był reprezentant Wielkiej Brytanii Daniel King, piąte miejsce Paweł Chlip, na szóstej pozycji dzisiaj w Lesznie mieliśmy Chrisa Holdena z Australii, pozycja numer 7 to Paweł Miesiąc, Polska, ósma pozycja po tym biegu dodatkowym Ricky Kling, Szwecja, pozycja 9 Lubos Tomiczek, 10 Andrzej Karpow, 11 dzisiaj w Lesznie Tomasz Stange, 12 pozycja w tym turnieju dla Krzysztofa Buczkowskiego, o którym mówiłem na początku, 13 dzisiaj Lars Hansen, Dania, 14 miejsce dzisiaj tutaj na tym torze James Wright, Wielka Brytania, miejsce 15 to Jason King, Wielka Brytania i na ostatnim miejscu Dario Calvin, Stany Zjednoczone. To jest, proszę Państwa, klasyfikacja, to są ostateczne wyniki turnieju w Lesznie. My żegnamy się, dziękuję Ci serdecznie za uwagę i za to, że byli Państwo z nami w kolejnym programie sportowym, w kolejnym magazynie o żużlu, o tym sporcie, którzy kibice kochają najbardziej w naszym kraju. Michał Stencel, dziękujemy za uwagę, żegnamy się już z Leszna. Jaja z mocą poleca przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Ekowit Rzeszów. Sponsorem transmisji jest firma Robelit, dostawca materiałów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Ze szkłem Robelit bezpiecznie. Na program zapraszają hurtownie elektryczne Kopel.